Cześć, tu Madzie i witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper HGTV, czyli Madzia Was urządzi. Tak, ja ostatnio sobie troszkę popracowałam w domu Kevina, więc tam praktycznie parter jest już zrobiony. Jeżeli zostanie nam dzisiaj czas, to się tam przeniesiemy i zobaczycie, jak to wygląda. A dzisiaj bierzemy się za kolejne zlecenia. Ale najpierw zapraszam Was oczywiście na G2, link macie w opisie filmu. Dobrze, tutaj mamy dwa domki, ten się wydaje większy, więc może weźmy się za ten, bo ten mi się wydaje już od kilku odcinków nam się podświetla, więc weźmy wodny horyzont. Dobrze, akceptuj. Taki spory. Dwupiętrowy. Takiego to chyba jeszcze nie mieliśmy, coś mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj tylko nie będą chcieli trawy kosić. W ogóle będziemy mieli aż trzy wybory, z tego co widziałam. Więc może tutaj się podzieć. Dzień dobry. Alice i Kevin kupili dom przy drodze prowadzący bezpośrednio do plaży. Dom ma trzy sypialnie i dwie łazienki. Para od zawsze chciała mieszkać w spokojnym miejscu, gdzie będzie mógł dorastać ich syn. Jednak by ich marzenie stało się rzeczywistością, trzeba najpierw wprowadzić w tym domu parę zmian. Widzimy się na miejscu Oliver Jordan. Tak, a ostatnio była chyba Emily Evans? Tak mi się wydaje. Dobrze, czy w ogrodzie coś wy chcecie? Powiem wam, że nic nie chcą, chociaż są tu te chwasty do powyrywania, o. Ale nie ma, że mam to zrobić. Aha, tutaj nie ma parteru. Ja myślałam, że tutaj coś jest. Czyli od razu na górę. Ale wiecie co? Tak się zastanawiam, jaki to jest sens. Bo na przykład macie, w razie jakiejś powodzi czegoś, tamten domek od razu leci. No dobra, ten stoi na balach, ale no tak... Każdy dom w takiej okolicy powinien być w taki sam sposób budowany. Dobrze. Widzę, że to jest bałagan. To pierwsze, co to my oczywiście sprzątamy. Chyba trzeba będzie... A, tam jest zniszczone, okej. Dobrze, teraz tak, podejmij decyzję. To może najpierw decyzję podejmijmy. W domu mamy mieszankę nowoczesnych i starych mebli. Co z nimi zrobić? Zachowajmy stare stoły, mają swój urok. Lepiej wkomponować je w nową aranżację. Stare meble nie pasują do nowoczesnych rozwiązań. Pozbądźmy się wszystkich starych mebli. Z racji, że ja ostatnio wszystko nowoczesne wybierałam, to dzisiaj sobie wezmę stare. Tak dla urozmaicenia. Dobrze, teraz tak. Usuń przedmiot. Szafa. To, tak? Szafa... Lampa, a to ta lampa, ta lampa i stolik, okej, krzesło, to chyba to. A, stół, oj, ja tam nic nie psuję, ja nie czytam po prostu. Jeszcze szafę i szerokie to, czy to? Ja nie wiem, które to jest szerokie, ciemne siedzisko. A to! Oj, schowało się tam. Dobra, i niszczymy ścianę. Od razu się za to bierzemy. Mam rozumieć, że białe też, czy to białe już nie? Jeszcze zabrudzenie. A, bo to teraz jak ścianę zburzyliśmy, to nam się zrobiło duże pomieszczenie, więc no. Tam też do wyczyszczenia jest. Dobrze, tylko pytanie, to też mam? Chyba nie. Chociaż to głupio wygląda. Dobrze, pani nie chce, to ja się nie narzucam. Dobra, ja tu tylko posprzątam. Coś... Aha, to okap tak ma wyglądać, mam rozumieć, tak? To chyba okap. Tak. Dobrze, okienko też umyjemy. Jeju, jak dawno okna nie myliśmy. Boże, ale myjka to się znowu zepsuła nam. Mycie okien w tej grze to jakaś porażka. W normalnym życiu również. Tego nie znoszę, no ale to jestem ja. Tutaj też. Tam widziałam, że dwa okna mamy umyć. Może szalona ta myjka. Dobrze. Usuń witryna, to chyba to. A, bo oni chcą tutaj górne ścianki, żeby budować, widzicie? To dlatego nie chciało, żeby wyburzać. Nie tu, tu. Serio? Aż 8 się zmieści? Mam nadzieję tylko, że dzisiaj mnie budżetem straszyć nie będą. Faktycznie, tutaj 8 wchodzi. Dobra, teraz tak. Wiszący telewizor. No to wiszący telewizor tu bym sobie machnęła. Kup. O, dobra. Drewniany niski regał, zdjęcia.
Aha, tu niby połączyliśmy pomieszczenia, ale chcą te modyfikować. No dobra. Płytki. Chociaż raz tyle płytek, ile trzeba. To jest 15. To tutaj im złożymy te płytki. W sumie chyba identycznych płytek, wiecie co, w domu Kevina w kuchni użyłam. Tak mi się coś wydaje. O, chociaż raz, słuchajcie, idealnie tak jak chciałam. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Zaraz, bo te już były, wróć. No jeszcze raz, te teraz, okej. Odtąd, dotąd. Bardzo dobrze. I teraz tutaj... Zioła, właśnie, ja to ostatnio odkryłam. Ja byłam tak tym zachwycona, że coś takiego dali do gry. Naprawdę. Tak mi się to spodobało. Dobrze, mam nadzieję, że tutaj drugie też nam się zmieszczą. O, bardzo ładnie. Taki kuchenny ogródek. Ślicznie to wygląda. Dobrze. Teraz tak. Dywan. Ja bym dała tutaj jasny chyba, tak mi się wydaje. I to muszę wyrównać. O, dobra, będzie. Może to też tak troszkę postawmy. Bardziej po ludzkiemu. A to niech stoi, jak stoi. Dobrze, tutaj oni jeszcze tak. Wiecie co, może w czerwień pójdźmy troszkę. Dajmy, o, tu jedno. Drugie damy z drugiej strony. Okej. Teraz tak, krzesła, 6 krzeseł chcą. Tylko ja sobie ten stół w takim razie troszkę wyrównam. Powiem wam, że z tymi starymi meblami to koszmarnie wygląda, ale zawsze szłam w nowoczesne. No to dobra, raz zróbmy tak. Nie, będzie czerwone i damy białe nogi. Kup wiele, będzie od razu tyle, ile potrzeba. Halo, no. W ogóle, jeżeli nie widzieliście, Maciek zaczął właśnie serię w końcu też z dodatku HGTV, więc was zapraszam, zobaczcie jak on sobie tam radzi. Ja jeszcze... A, co mnie trzyma? Ej, okno mnie tu trzyma. Halo. Złapało mnie. Właśnie, jeszcze nie zdążyłam obejrzeć u niego odcinka, ale podejrzewam, że przedni, więc was zapraszam. Postaram się tutaj gdzieś podlinkować, żebyście mogli sobie wejść i zobaczyć jego odcinek. Co tutaj jeszcze? Regał. Serio taki regał? Dobra, ale damy z wiśnią. Tak patrzę, gdzie wy byście chcieli ten regał? Może jeden tu wam postawię. Tak niech sobie stoi. Tutaj jest jeszcze szeroki. Wzięliśmy białe czy metalowe? Chyba metalowe. Chyba tak. Dobra. To jeszcze jeden. Może jakby tu pod oknem postawił im. Dobrze. A, bo oni chcą dwa takie. Dobrze. Da radę jeden na drugim? Dało radę. No i pięknie. I jeszcze zdjęcie się zachciało. Damy duże zdjęcie. I je przyczepimy. O tu. No i pięknie. Dobrze, zobaczmy, co oni tutaj jeszcze nam oferują. Dzień dobry, łazienka. O! Tylko weszłam, już mam wybór. Co robimy z łazienką? Postawmy na dużą, stylową umywalkę, która przy okazji będzie bardzo praktyczna. Wymienimy też płytki, ale są one sprawą drugorzędną. Wymiana płytek to priorytet. Powinniśmy zainwestować w specjalne płytki, które nie tylko będą piękne, ale też bezpieczne dzięki specjalnej teksturze. Lepiej odpuśćmy sobie drogą umywalkę. Nie, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Ja bym wolała stosunkowo umywalkę, słuchajcie, nie płytki. Zwłaszcza jeżeli to mają być te płytki, co są tu pokazane, to ja ich zdecydowanie nie chcę. No, bo mi się nie podobają. Dobrze, to usuńmy w takim razie. O, widzicie, będziemy mieli białą łazienkę. Myślę, że jedna farba nam wystarczy. Ależ ten kolor taki... Jezu, ja wiem, jaki to kolor. Zielone słońce? Jezu, jest coś takiego? Żebym wymyśliła. Ale to całkiem taki przyjemny. Sprawa własnej łazienki w taki kolor w życiu nie pomalowała. Z drugiej strony białej całej łazienki też bym nie chciała.
No. Aha. Ja się zagolopowałam, tak? Dobra. Płytki podłogowe to najpierw ułóżmy. To się super szybko układa, pięknie. I jeszcze takie. Mi się wydaje, że dwie paczuszki nam się przydadzą. Daj to. I tak, lecimy od tej strony. Mam ułożyć ich 20, a ja nie wiem, w którą stronę ja się zapędziłam. A w którą się zapędziłam zdecydowanie, nie wiem, w którą. Mogę... Aha, nie mogę. Dobra, to przez pralkę. Przez pralkę zawsze można. O, i dzięki waszym radom znalazłam to zadanie, gdzie się używa tego całego miotacza ognia, więc myślę, że jak nam się tutaj pokończą już nasze nasze zlecenia, to będziemy się właśnie bawić właśnie w te dodatkowe zadania, ale to jeszcze zobaczymy. Czy tutaj też się mi nalicza? Tak, tutaj też się nalicza. I teraz pytanie, czy ja na dole, jak zacznę tu kłaść, też mi się naliczy? Tak, też mi się naliczy. Dobrze, to my im tutaj to wykończymy. A, daj to i to. Tutaj też im damy płytki. Chyba się nie obrażą o tą farbę. No, chyba nie. Zwłaszcza, że ja jeszcze sobie tej farby wezmę i tutaj to domalujemy, to już będzie w ogóle ekstra klasa. Dobra. I pięknie. Dobra, to możemy już sprzedać w takim razie. I pozostaje nam kupić tą umywalkę. Ja bym, wiecie co... Nie, biała chyba nie. Ale taki odcień z takim całkiem by tu chyba nieźle pasował. Dobrze, zamontuj. Jak ja dawno umywalkę montowałam. No za łazienki się jeszcze w domu Kevina nie wzięłam, więc... No co już woda, ten tegest tam. Teraz jeszcze sprzątać im musiała. Okej. Ale takie jeszcze nie montowałam. A nie, nie muszę tutaj sprzątać. No i co? I tutaj już zrobione, bardzo dobrze. Nie, kuchnia jest przepiękna. Z kuchni jestem zadowolona. Tutaj te stoły bym tylko wymieniła i byłoby też pięknie. Dobrze, ale czekajcie, jeszcze zejdź na dół. Tu mnie jeszcze nie było. Aha, komórka niegrzeczna, dzieci. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz tu, dzień dobry. Aha, tutaj sobie sprzedajemy w takim razie. Drugie dziecko! To miał być gabinet, ale właśnie okazało się, że Alice jest w drugiej ciąży. Rodzina zastanawia się, co zrobić zaistniałą sytuacją i czy rezygnacja z gabinetu na rzecz pokoju dla drugiego dziecka nie jest lepszą opcją. Według mnie jest lepszą opcją. Rezygnujmy z gabinetu, najważniejsze, aby był w domu kąt dla nowego członka rodziny. Posiadanie biura jest ważne, ale Kevina, który pracuje w domu, może pomieścić dzieci w jednym pokoju, dokupy tam drugie łóżeczko. Nie, według mnie każde dziecko powinno mieć swój pokój. Ja swój pokój miałam, więc musi być pokój dla dziecka. Dobra. Dostałam właśnie achievement pomysły Grety, więc to też. Więc no, tak, ja wiem, że ja w większości kobiece decyzje biorę. Dobrze, robimy różową mgiełkę. Nie pytam, dlaczego różową, skąd wiesz, że to już będzie dziewczynka. Ale no spoko, skoro tak sobie życzysz, to proszę bardzo. Myślę, że tą ścianę sobie pacniemy. Róż i tą, a drugą zrobimy białą. Ja tam na dole tą białą farbę sprzedałam już z łazienki, nie? No widzicie, aby się przydała. Ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Tak już wyszło. Dobrze, i biały, czyli ja mam rozumieć, że ja sobie wybieram ilościowo, jak co pomaluję. Nie mam narzucone. Nie, bo mi dalej zalicza. Dobra, oczywiście koło okien też w koło, niech to wygląda. Tu jeszcze góra. No co? Już się skończyło. Dobra. Tak, a jak się spodziewałam, że się zaraz skończy, to się jednak nie kończy. To jest dopiero złośliwość rzeczy martwych.
No już, już, 4% już dokańczą. Można zamknąć, dziękuję. Dobra, i to jest pięknie. To możemy sprzedać. Co teraz? Łóżeczko. No dobra, ona idzie w ten róż, to idźmy w ten róż. Może łóżeczko tak bardziej tu w kąciku. Co tam jeszcze chcesz? Jakąś szafę. Dobra, niech będzie cała biała. To ją może tutaj postawimy jakoś tak. O, o, jak słodko. Tylko nie ma nic ładniejszego. O, to jest całkiem okej. Dobrze, to ja bym to właśnie o tutaj tak sobie postawiła. Do bujania dziecka. Okej, tu będzie. Jeszcze, o, od razu domek. A tutaj tak średnie miejsce, słuchajcie, bo po pierwsze przy samym kontakcie, po drugie, wiecie, matka wchodzi do pokoju, ha, też dziecko tym. Tym drzwiami i po dziecku, no ale w ogóle to ja się tak głupio zaczęłam śmiać, no to włożymy sobie tu. Bo co zrobimy w zaistniałej sytuacji? No i tak wiecie, śmiać mi się zechciało, że no co, no zaistniała sytuacja, no można się dziecka pozbyć, tak? Dobrze, o, tu jest pokój dla drugiego dziecka, fajno. Pomaluj i umieść, okej. Okay. I znowu na biało mamy jedną ścianę do pacnięcia, to znaczy jedną. Dobrze, ja tej farby nie będę sprzedawała, bo być może przyda nam się na inny pokój. Ja ją po prostu, jak tutaj skończymy malować, wystawię na korytarz. I tak wydaje mi się będzie najprościej. Czy to miałby być w ogóle pokój dla syna? Czy kolor pomarańczowy nie jest taki rzadko wybierany dla dzieci? Dobra, daj teraz białą. To biała, jak zaczęła się malować, się zaczęła malować. Jak zaczęłam nią malować, to miałam wrażenie, że się robi fioletowa. Przykro mi jest, że w tej grze nie można malować sufitów, wiecie? No jednak malowanie sufitów byłoby również spoko. Bo jak nie patrzeć, nieraz sufity również są kolorowe, a nie tylko białe. Więc liczyłam tutaj na coś więcej. Aż w sumie w Simsach też się sufitów nie maluje. A można by było. Okej. Okay. Już tylko 20% zostało. Zresztą to leci jak oszalałe. Myślałam, że mi wystarczy, halo. Dobra, można pootwierać. Jak tu dziecko będzie mieszkało, to akurat niech się wywietrzy. Teraz powiecie, że w tamtym drugim też powinnam otworzyć. W tamtym drugim, zanim dziecko się urodzi, to jeszcze kupę czasu będzie. Dobrze, teraz tak, tutaj kolejny, dajmy niebieski. Tego bym postawiła o tu. Bardziej o w tę stronę. Jeszcze stolik. No też niebieski, to w końcu dla chłopca ma ponoć być. Dwa krzesełka. Tu. Tu. I co jeszcze? Misiu. Dobra, dajmy go też niebieskiego. Wrzućmy mu go do łóżeczka. Chociaż spodziewałem się, że to będzie pokój dla większego dziecka. No ale. Dobrze, co tu dalej? A, komórka na trzecie dziecko. O, tutaj mu wstawimy biurko i facet będzie miał gabinet. O, widzicie jak dobrze? Wiedziałam, że trzeba trochę farby zostawić. No postaw się. I czekajcie, i 15 płytek. To tu bym dał, czekajcie. 5, 8, dobra. Więc tak, ja najpierw sobie tutaj to pomaluję na biało, a tamte boczne chcę w płytki dać. Mi tutaj to nie domalowało. Okej. Okay. Już powiem wam, że to był tak jasno szary zrobiony kolor, że ten... Ile ścian? 15. Że nie tego. Że myślałam, że to od razu jest na biało, nie?
No i tutaj będzie jak spoko, przy samej wannie, nie? A, i jeszcze na te płytki na podłogę. No powiem wam, że tutaj dzisiaj gruntowny remont tego domku jest. No i znowu będzie krzywo w którąś stronę. Tak się zastanawiam, w którą krzywo zrobić. Może być tu. Dobra, i... O, to domalujemy. I będzie... Już tą farbę sprzedam. Nie wiem, być może ona by się mi jeszcze przydała, ale... I tak jest na wykończeniu. No gdyby nie ta ściana, to łazienka byłaby całkiem spoko. Dobrze, i ostatnie pomieszczenie. Dzień dobry. Usunąć łóżko. Czemu? Bardzo ładne. Narzuta mi się bardzo podobała. Czy ja podjęłam 3 decyzje? Zaraz, na dole meble. Potem gabinet. Nie, bo robię to tak szybko i odruchowo, że wiecie. Weźmy to w tak... O... Ojej, jakie brzydkie. O, tak lepiej. I jasne. Dobrze, pokażcie mi to ten. Tak, tak wydaje mi się, że o tak będzie tu dobrze. A, szafa jeszcze. Szafę myślę tu w kącie postawimy sobie. Tylko dajcie to. Ja wam tu zaaranżuję zaraz. Będziecie państwo zadowoleni. Bo to widział stoliki nocne, żeby się rozrzucały. O, dajcie tą szafę tu w kąt. O, idealnie. O, i teraz właśnie damy to na złoto. Dajmy czerwone, niech tu jakiś taki kontrast będzie lekki. I jeszcze jedną poproszę taką samą. O, dobra. I skrzydło kwiat. Jezu, brzmi jak krowokwiat prawie. I w żółtej doniczce. Aha, to takie większe troszkę. No to myślę, że tu może sobie stać. Wow, zlecenie ukończone. Całkiem sympatycznie to dzisiaj poszło, muszę wam powiedzieć. I ile nam zostało funduszu? 7. Czekajcie, bo się spultałam, bo tu drzwi zamknęłam. Ja sobie nie daruję, słuchajcie. To już moja inwencja twórcza. No. I teraz jestem w pełni zadowolona. Naprawdę, z dzisiejszego zlecenia jestem super zadowolona, całkiem fajnie to wyszło. Wszystkie niemal pomieszczenia, no mówię, tutaj te 2 stoły mi się tylko nie podobają, ale tak to jest super. No i 45 tysięcy dla nas. Całkiem ładnie to poszło. O, ten pokój był taki fajny, tylko nie wiem dlaczego ona się ustosunkowała od razu, że to będzie dziewczynka. Tak, kuchnia mi się tutaj bardzo podobała. A z zewnątrz aż tak nie widać jakichkolwiek zmian. W sumie może jakbym te chwasty powyrywała, to jakoś by to szybciej poszło. Dobra, to myślę, że my się przeniesiemy, słuchajcie, do domu Kevina teraz i zobaczycie, co tam na razie porobiłam. Tam zrobiłam, czekajcie, przedpokój, korytarz. O, teraz 3 zlecenia, czekajcie, muszę zobaczyć. Tutaj ten duży dom, a nowe weszło tu. Mamy 3 zlecenia i tutaj ten jeszcze duży. I tutaj tylko 2. Dobrze, ale ja myślę, że w kolejnym odcinku my się weźmiemy za ten domek, bo jego, no, on jest tak jakby następny w kolejce. Więc tam będziemy coś tworzyć. Już 600 na remont wydałam. O, możliwe. A tego pokoju jeszcze nie ruszałam. Jest przedpokój, korytarz, jadalnio, salon i kuchnia zrobiona, z tego co kojarzę. No właśnie, z drugim salonem mam teraz problem, bo ja zaczęłam wywalać ozdoby świąteczne i właśnie nie wiem, czy z tego pokoju też je wywalić, czy jednak zostawić. No teoretycznie tam jest wszystko ustawione pod święta, prawda? O, no, czekajcie, zobaczę, czy ja sobie o to mogę... A, mogę sobie wywalić. O, wiecie, święta nie będą trwały cały rok, prawda? Dobrze, tutaj wchodzimy. O, tutaj zrobiłam tak w ten sposób przedpokój. Tutaj mamy lustro. Co mi się strasznie nie podoba. Nie mogę tutaj tego w żaden sposób wytapetować, zamalować. Jak schody są postawione tak na amen już na zawsze, takie pozostają. Nic nie można z nimi zrobić. Mogliby twórcy gry to właśnie poprawić, bo to jest takie...
Takie, żeby się przydało coś z tym zrobić jednak. No i właśnie zdecydowałem się tutaj na jasne tapety. Tutaj dotąd to jest wytapetowane. Tutaj właśnie zrobiłam tą, to jest jadalnio-salon. Zastanawiałam się tak na dobrą sprawę, czy tutaj nie powiesić telewizora i tutaj sofy postawić. W ogóle widzieliście, jak te okna się dziwnie otwierają? Według mnie powinny w drugą stronę, w sensie górę się otworzyć. No ale coś, cóż tam. No, zostawiłam tutaj te regały. Może one tak super nie pasują, ale że tak powiem, fajnie wyglądają, dlatego się zdecydowałam je zostawić i tutaj mamy taką gościową jadalnię, to nazwijmy, bo tutaj jest kuchnia i tutaj w kuchni też jest stół, ale to tak może, nie wiem, na co dzień, czy jakby jakaś większa impreza. Wiecie co, ja sobie muszę tutaj bardziej ten zegar dam. Tak, tutaj już dałam nowe meble. W kuchni nie zmieniałam mebli, bo one mi tutaj pasują, takie ciemne. Właśnie, o, tutaj dawałam te płytki, co dzisiaj używaliśmy w zleceniach. I tu właśnie zrobiłam sobie ogródek taki, z ziołami. Ja w ogóle swego czasu u siebie w domu próbowałam mieć taki ogródek, ale u mnie to się totalnie nie sprawdza, bo zanim to coś wyrośnie, to ja już 3 razy wyskubię i jeszcze mi tego za mało, więc u mnie zieleniaki się nie sprawdzają. Tak, co ja tutaj jeszcze zrobiłam? Tutaj ściany są przemalowane w ogóle, jeżeli nie zauważyliście. Zostawiłam firanki takie same, a natomiast tutaj dałam jasne firanki. Dobrze, tutaj mamy... A, zejście na dół. Na dole ja, słuchajcie, posprzątałam, tam parę regałów zostało i parę szpargałów, ale ja się ich też pewnie wyzbędę. Zobaczymy jeszcze. Ja już wiem, co robiłam. Tutaj natomiast naprawiłam światło. Muszę jak patrzeć, czy wszystkie się świecą. No i właśnie tutaj chciałabym chyba powywalać te ozdoby świąteczne. Tutaj też zrobić kominek, fotele bardziej w tamtą stronę, ten regał może gdzieś tam przestawić. Jakoś tak to widzę. I tutaj bym zrobiła takie też tapety albo panele, ale takie bardziej jednolite. No o, to właśnie ten pokój, co jest na samym początku, zawsze nam się wczytuje. Tutaj chyba kolor ścian zostawię, wiecie? I dam tutaj wszystko w jakąś jasną skórę, jakieś jasne meble. Tak, tu zdecydowanie gabinet będzie i jakoś tutaj się to zorganizuje. Dobrze, to tyle w sumie, co jest na dole. Nad górą się jeszcze w ogóle nie zastanawiałam. Muszę wam powiedzieć, że najbardziej to mi się chyba tutaj ta kuchnia podoba. Chociaż tutaj mam na przykład mieszane uczucia co do, na przykład macie płytek, że one tutaj w tą stronę tak wystają, że tego z kosem się nie da zrobić na przykład, nie? Albo tutaj mi nie pasuje, że do połowy prawie okna są płytki. Ale natomiast jak były wszystko w panelach, to ja tego nie widziałam. Chyba, żebym zrobiła na całości jasne panele, ale wtedy też wydaje mi się, że byłoby za jasno i tak, no... Do zastanowienia się tutaj jeszcze jest. I mówię, te schody są denerwujące. A, tutaj patrzcie, dałam lustro i dałam tutaj 2 fotele. Na razie to jeszcze zostawiłam, ale nie wiem, czy to nie zostanie zmienione. Ta komoda mała. No, się zobaczy. Tutaj tą zostawiłam, bo mi bardzo pasowała. No, i powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. Jak macie jakieś rady, co tutaj jeszcze zmienić, co ulepszyć w tym domu Kevina, to oczywiście piszcie. A cóż, ja się będę z wami żegnała. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.